Internet Beta 2022, kolejna rozmowa. Moim i waszym gościem Irek Klimczak z Get Response. Cześć. Hej. Irek, jak tam na becie? Super. Mam nadzieję, że jeszcze będzie przed nami dużo takich wartościowych rozmów. W tej chwili to jest dopiero pierwszy dzień, więc tam poznajemy się, ale myślę, że już po wieczorze będziemy się znali i jutro już będziemy tak rozmawiali o poważnych sprawach. Tak, mimo tego, że nie za dobrze, bo to już nie może być, ale na becie wszystko jest możliwe. Ale wracając do tematu, ja się bardzo cieszę, że udało mi się tutaj ciebie ściągnąć, no bo chciałem z tobą porozmawiać o takiej najbardziej podstawowej formie, która no wywodzi się z listów pisanych. Wiadomo, pierwsza forma chyba takiej komunikacji marketingowej, w ogóle komunikacji, tradycyjny list, zastąpił go e-mail. No teraz skrzynkę ma każdy, nawet moja babcia, bo musi ją mieć, żeby móc operować w banku i tak dalej, odebrać emeryturę, musi mieć ten adres e-mailowy, chce czy nie chce, musi z niego korzystać, korzystają z niego wszyscy. No i to jest też takie chyba najbardziej dostępne i otwarte źródło dotarcia do potencjalnych klientów, no i aktualnych klientów. Przewaga polega na tym, że e-mail ma każdy, tak możemy założyć. No i to wciąż jest taki kanał, nad którym mamy pełną kontrolę. Czyli załóżmy, że masz tam grupę 10 subskrybentów, docierasz do 10, masz 20 tysięcy, 200 tysięcy osób, też docierasz do tych 20 lub 200 tysięcy osób. Więc myślę, że to jest wciąż taka przewaga e-mail marketingu, która właśnie polega na tym, że taka lista, jaką jesteś w stanie sobie zbudować, to są ci odbiorcy, do których faktycznie docierasz z komunikacją. No ja myślę, że w tym momencie tutaj w Kielnarowej pod Rzeszowem mamy największe nagromadzenie właścicieli biznesów digitalowych na metr kwadratowy w Polsce. Nie wiem nawet, czy nie szerzej, ale faktycznie tak jest. No i z kim nie porozmawiasz, to ci powie, tak, e-mail super, żre nam niesamowicie, główne pozyskanie, główne źródło pozyskania. Jak ktoś inny powie, nie, to w ogóle nie ma sensu, my próbujemy, walczymy, ale nic z tego w ogóle nie ma, nie ma sensu. No i teraz wiadomo, zawsze zależało to od branży, no bo branży nierówna, tak. Ale z drugiej strony to jest chyba gdzieś, gdzie indziej pies pogrzebany. Mhm. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, w jaki sposób my ten przekaz chcemy zrobić. Tak. No i właśnie, jak powinniśmy go robić, na przykład jeżeli chodzi o klienta e-commerce'owego, mamy kogoś, kto zapisał z naszego newslettera, nie skorzystał z oferty sklepowej, ale mamy ten mail, jest ten punkt styku, no i co dalej z tym w ogóle zrobić, żeby go przekształcić w sukces sprzedażowy? Pewnie. No to tu tak jak wydaje mi się, że z moich takich obserwacji, nie, to wynika, że jednak ta znajomość klientów, znajomość grup docelowych, bo to jest też tak, że klient klientowi nierówny, nie, to część osób interesuje się pewną częścią naszej oferty, a już cała reszta ich nie interesuje. Nie? I teraz wydaje mi się, że taki najbardziej wymagający obecnie to jest na tyle poznać swoich klientów, żeby móc to segmentować. Czyli segmentacja to jest w żargonie po prostu podział naszej całej listy kontaktów na pewne grupy użytkowników o podobnych cechach. I z moich obserwacji wynika, że te firmy, te e-commerce na przykład, które fajnie segmentują sobie bazę, czyli zdają sobie sprawę z tego, że nie wszyscy na liście mają jednakowe potrzeby, i ci, którzy są w stanie te segmenty tworzyć, nie, w oparciu o jakieś tam sprawdzone informacje, to są ci, którzy zazwyczaj nie mają problemów z efektywnością e-mail marketingu. Wiadomo, że jest jeszcze taki czynnik, o którym się nie mówi tak często, ponieważ też tutaj jestem przedstawicielem technologii, nie, i technologia może bardzo pomóc, ale na przykład też technologia nie zastąpi zespołu, który zajmuje się e-mail marketingiem. I to też jest, taka konkluzja, nie? Że osoby, które robią świetny e-mail marketing, tak ogólnie, to są osoby, firmy, które mają zespół ludzi, którzy tworzą mailing, bo tam musi być ktoś, kto stworzy dobry content, nie? Tam musi być ktoś, kto stworzy te kreacje tak, że ona jest graficznie atrakcyjna. To musi być ktoś, kto zna technologię na tyle, żeby opanować jakieś właśnie te podstawy automatyzacji, co nie? Czyli wciąż jednak są to jakieś godziny realnych osób, które spędzają, wiesz... Dobra, zaczynam już łapać za słówka, bo już parę rzeczy powiedziałeś, które są dla mnie takimi punktami zapalnymi do dalszej dopytywania i drążenia tematu. Super. Pierwsza rzecz, segmentacja. Mhm. Od tego powinniśmy właściwie zacząć. Tu się zgadzamy chyba wszyscy. No ale jest pytanie, no bo ja się spotkałem z wieloma przypadkami, no gdzie właściciel e-commerce mówi, no ja mam segmentację, no jak ta segmentacja wygląda? No po wieku i płci, no, kupił, nie kupił. Tak, okej. Okej, dobre na start, żeby w ogóle na to spojrzeć, no ale to właśnie, to nie jest ta segmentacja, która pozwoli nam dotrzeć indywidualnie do potrzeb tego klienta. Masz rację, to jest w ogóle fajny
fajny przykład jest z płcią i wiekiem, nie? Bo to właśnie nie zawsze determinuje. Nie? Są takie branże, w których to w ogóle nie ma znaczenia. Kupił, nie kupił, to jest fajny podział, bo to już rzeczywiście tam możemy mieć inne oczekiwania wobec takiej komunikacji. Nie? Kiedy już kupiliśmy produkt, już testujemy, to już jest ten moment, kiedy nasze wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością, co nie? I tutaj też fajnie właśnie być w kontakcie z klientami, badać to, czy ten produkt się faktycznie spodobał, nie? Czy on się sprawdza. Też szukać właśnie fajnych pomysłów na content, bo to są, jeżeli już masz tych, którzy kupili, to są ci, którzy pokazują ci twój produkt właśnie w realnym użyciu, nie? To jest super w ogóle źródło kontentowe, ale nie często wykorzystywane. Właśnie wiele osób też tak, wiesz, chce wysyłać informacje, ale też nie ma takiej ciekawości, żeby te informacje pozyskiwać. Ale wydaje mi się, że właśnie tak, jak wspomniałeś, to też zależy od branży. Natomiast ta segmentacja, ona musi coś wyrażać konkretnego, nie? I myślę, że tutaj takim kluczowym zagadnieniem to są takie potrzeby informacyjne odbiorców, czyli co ten odbiorca musi wiedzieć, żeby móc podjąć decyzję o zakupie. I to pozwoli nam tam zdeterminować, nie? No bo to, czy ktoś jest starszy, czy młodszy, albo właśnie czy jest kobietą, czy mężczyzną, no to nie zawsze to jednak, wiesz, oddaje. Nie zawsze możemy na tym budować. Natomiast jeżeli wejdziemy trochę głębiej, no to można naprawdę znaleźć ciekawe właśnie tutaj informacje, które potem już sprawiają, że ta segmentacja jest w punkt. Tak, tylko tutaj też trzeba mocno uważać na te działania. Ja mam takie ze swojego doświadczenia dwa przykłady, jeden pozytywny, drugi negatywny. Negatywny jest taki, że faktycznie zakupiłem produkt, nigdy go nie otrzymałem, co jest no niefajną rzeczą, ale zdarzyło się no pewnie wielu osobom, które kupiłem przez internet. Nigdy go nie otrzymałem, ale dostałem za to mailing z tego sklepu po 2 tygodniach. Czy w związku z tym, że świetnie się czuję posiadając ten przedmiot, nie chciałem dokupić dodatkowych elementów. Więc jak już wiesz, troszeczkę mi przeszła ta złość, że w ogóle tego nie dostałem, pewnie nigdy nie odzyskałem pieniędzy, że to zaczęło mi przechodzić, dostałem maila, który jeszcze bardziej mnie podpalił. Nie? No pewnie, że tak. No. Więc na to trzeba też uważać. Z drugiej strony bardzo pozytywny przykład. Pamiętam, że to był sklep z modą męską i faktycznie był taki etap, gdzie miałem iść na wesele, mówię, kurczę, trzeba powoli zacząć patrzeć, co się w ogóle ubrać. Wiadomo, garnitur z komunii już wyrosłem z niego. No i wszedłem na sklep i faktycznie no, sklep był dosyć premium, drogie były te wszystkie rzeczy i mówię, no nie, no raz, że mnie nie stać, dwa, nie taka inwestycja na jedno wesele, gdzie pewnie i tak już potem nigdy tego nie założę, ale faktycznie mieli bardzo fajne poradniki blogowe, no i tam zapisałem się na newsletter, bo jakiś tam właśnie bond, po 15% czy coś, mówię, a tam zapiszę się, ciekawe mają treści. Oni faktycznie atakowali mnie mailingiem, średnio tak raz może na 3-4 tygodnie, ale głównie przy jakichś okazjach, jakby sezon ślubny się właśnie zbliżał, to zaczynali i tak dalej i wysłali mi jakieś tam porady właśnie modowe. Że jeżeli mam, powiedzmy, już w garderobie taką marynarkę, to warto dobrać to, to i to, bo to dlatego i dlatego pasuje. I faktycznie ja nie miałem w ogóle chęci zakupu. W momencie, jak ona do mnie przyszła, bo ja muszę mieć porządny garniak, tak, to pierwsze, co pomyślałem, idę do nich, nawet pamiętałem markę, skupiłem w maila i link z maila przyszedłem, bo wiedziałem, że na pewno trafię tam i to był przykład świetnego dla mnie, tak, takiego e-mail marketingu i zaangażowania mnie w ten proces, więc to były te świetne przykłady naprawdę. Ale mówiłeś też o samym tym kontencie, to tak, też jest dosyć ciekawe, no bo dużo ludzi wyobraża sobie marketing jako tekst. Cześć, Irek, coś tam, tak, coś tam, nie? Tak. No ale właśnie, czy to jest jedyna droga, taką treścią, czy tam atakować grafikami, wideo, może czymś jeszcze innym, muzyką, nie wiem, jak to wygląda według ciebie? Tak, no to tak jak wspomniałeś, nie, że jest wiele do zrobienia, też tak jak mówiłem, dlatego to jednak wymaga pracy wielu osób i właśnie tam, jeśli chodzi o content, nie, to myślę, że dobrym przykładem jest ten właśnie modowy. Bardzo często marki modowe używają takiej formuły, że masz właśnie maila, tam jest cześć, imię i tam kup teraz w zasadzie, nie? Czyli tam jest jakiś produkt, kup teraz. Natomiast fajnie byłoby pójść nieco dalej i właśnie zwrócić uwagę na przykład, dlaczego akurat to kupić, nie? Albo po pierwsze to co kupić, jak wybrać, to już mówiłeś, że ta marka akurat, z którą miałeś do czynienia, tutaj fajnie zrealizowała twoją potrzebę, bo miałeś konkretne rekomendacje, miałeś wskazówki, dzięki którym już było ci łatwiej. Tak. Bo to jest dla mnie gdzieś tam mocno ważne w tym wszystkim, nie? Bo nawet jak nie chcę skorzystać z ich usługi, w ich sklepie, z ich produktu, to wiem, jak w innym sklepie dobrać ten produkt prawidłowo. Dokładnie. I tu też jest pewne ryzyko, powiedzmy, że dostarczając ci tych takich informacji, co kupić, to ty możesz na przykład się wyedukować, ale wciąż jeszcze nie jesteś w stanie, powiedzmy, tak jednoznacznie stwierdzić, że dobra, to jest ta marka, którą chcę wspierać, to jest ta marka, u której chcę kupować.
No i tu właśnie fajnie byłoby też wjechać właśnie z tą siłą brandu, nie? Czy właśnie ta marka ma coś do zaproponowania poza samym wykonaniem produktu albo usługi, bo jest teraz też wiele marek, które działają w jakiś wyjątkowy sposób, powiedzmy, że jest to moda, która powstaje z wyjątkową dbałością o środowisko, nie? Z jakichś tam, wiesz, materiałów, które są nieobciążające planety. I tam tu wiadomo, to jest tylko jakiś taki przykład na szybko, ale uważam, że o tym wszystkim trzeba wspomnieć, bo to jest ta siła, nie? Wtedy ty nagle wiesz, okej, to jest marka, z którą chcę robić biznes, czyli chcę ich wspierać, kupując ich produkty i usługi. I tak samo łatwiej jest ci podjąć decyzję, co chcesz kupić, więc też jako odbiorca takich treści, nie, jesteś zaopiekowany. Czujesz się, że to jest takie fajne doświadczenie, jakbyś właśnie poszedł do stacjonarnego jakiegoś sklepu, punktu i miał do czynienia z kimś, kto nie jest takim nachalnym sprzedawcą, tylko takim ekspertem, wiesz, wiedzy o produkcie. I to robi tak kolosalną różnicę. Więc właśnie wydaje mi się, że można byłoby sobie na ten content może zerknąć właśnie z tej perspektywy, czyli jak spróbować stworzyć takie doświadczenie online, które jest bliskie rozmowie z ekspertem. Okej, musimy się teraz cofnąć, bo z mojej winy wybiegliśmy trochę do przodu, a mówiliśmy o tej segmentacji. Tu biorę to na siebie, faktycznie poszedłem dalej, no byłem już ciekawy tych twoich kolejnych wniosków, ale faktycznie segmentacja. Jak on tobie zaproponował segmentację, na co patrzeć poza płcią, wiekiem, no i tym kupił, nie kupił, no wiadomo, to już ustaliliśmy, to jest pierwszy fajny filtr, pierwszy fajny segment, ale jak podejść inaczej do segmentacji w ogóle? Początkowo zasugerowałbym taki, powiedzmy, serię maili powitalnych, takich, wiesz, welcome maili, że gdzieś tam się zapisujesz, jeżeli już tutaj trzymamy się właśnie tego kanału e-mail marketingu. I tam w zależności od branży i produktu, teraz tak będę mówił trochę na wysokim stopniu ogólności, nie? Ale zawsze możesz stworzyć takiego maila, który tak, trochę mówi właśnie o firmie i to może być ten pierwszy, że właśnie tak, wiesz, pokazujesz te wartości, a w tym drugim możesz właśnie pozwolić sobie na stworzenie maila, który jest, składa się właśnie z trzech segmentów, stąd segmentacja i masz pewne pozycje ze swojej oferty, które się różnią czymś. I na podstawie zachowania odbiorców, czyli na podstawie kliknięć w konkretny segment, już możesz, wiesz, wnioskować, że okej, to jest osoba, która jest zainteresowana akurat tym. No i tu wiadomo, musielibyśmy mieć jakiś kontekst, nie? Czy mówimy właśnie o modzie, właśnie na przykład moda, tak, no to jest dla niego, dla niej. Na przykład użytkowniczka woli obcisłe sukienki, czy właśnie bardziej luźne sukienki, co wybiera? Dokładnie, to też jest fajne, co wskazałeś, czyli na przykład okazja, bo często jest tak, że to właśnie okazja determinuje ten produkt, który chcemy kupić, czyli wesele rządzi się swoimi prawami, nie? A na przykład konferencja, jakieś spotkanie biznesowe albo jakiekolwiek inne wydarzenie będzie miało już jakieś inne tutaj wymagania i za tym będzie szła już jakaś tam inna, taki jakiś inny segment produktów, nie? Właśnie inny. Także sugerowałbym po prostu podział jakiś taki, wiesz, początkowo to może być jakieś 3-2 segmenty, czyli po prostu dzielisz sobie tą swoją ofertę produktową, no i właśnie obserwujesz kliknięcia. I teraz już właśnie też dysponujemy taką technologią, nie, która to automatycznie zbiera i tworzy ci już właśnie grupę odbiorców, która jest potencjalnie zainteresowana ofertą A lub ofertą B. I na bazie tego można tak, wiesz, jakby konstruować cały cykl komunikacji, który gdzieś po upływie, dajmy na to 6-8 tygodni, daje ci już taki całkiem realny wgląd właśnie w potrzeby, w preferencje odbiorców. Także tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że nie mówię wprost, bo wciąż właśnie jestem trochę oderwany od jednego kontekstu, ale wydaje mi się, że to może mieć swoją wartość, bo tak na takim poziomie meta to każdy tutaj z słuchaczy może sobie, wiesz, tak wyobrazić własną ofertę, zrobić jakiś taki wstępny podział na przykład na 3 sekcje, no i właśnie zobaczyć, jak reagują na to odbiorcy i to może być taki punkt startowy, nie? Potem zawsze można wysłać ankietę. Też ważnym takim na przykład segmentem w e-mail marketingu to są ci, którzy są aktywnie zaangażowani i ci, którzy tracą zainteresowanie, bo oni na przykład chcieli rabat. To też jest ciekawe zjawisko, że ktoś się zapisuje do newslettera, bo podejrzewa, że dostanie 20% zniżki, nie? I to jest okej. Okay. No ale to i komersowcy nas tego nauczyli. Tak, to tak. Zostaliśmy wytresowani w ten sposób. To jest bardzo fajne, tylko część osób właśnie jest zainteresowana nie tyle naszą marką i produktem, tylko rabatem. No i też fajnie jest po prostu o tym wiedzieć i do tych osób też można właśnie kierować szereg kampanii takich promocyjnych i to jest ok. Natomiast warto też jeszcze wysupłać właśnie ten segment odbiorców, dla których jednak istotne jest to, po co my robimy rzeczy, kim my w ogóle jesteśmy, czym te produkty różnią się od konkurencji. Okej, to mam też taki case, mamy bardzo wielu klientów, którzy no, poszli w ekspansję międzynarodową.
Europa, ale też Stany Zjednoczone z Polski shipują do Stanów oczywiście no, poprzez pośredników. No i też spotkaliśmy się z jedną ciekawą rzeczą, gdzie przed klientem powiedział, ja mam wszystko zrobione, całą ścieżkę customer journey zaprojektowaną, po prostu tłumaczymy to panowie i lecimy z wysyłką. I my tak zrobiliśmy, hold your horses. Bo faktycznie, no ja akurat pamiętam, bardzo mocno uderzyło mnie to, gdzie mieli właśnie jakąś opcję promocyjną na lato, też właśnie jakieś sukienki, stroje kąpielowe, no i tym mocno atakowali, a mieli też sklepy w Norwegii. Ja mówię, ale wiecie panowie, że tam dziewczyny nie będą biegały w bikini, bo tam nadal jest jakieś minus 5, nie? Więc nie możecie puścić tego samego, idzie lato, kupuj bikini, nie? I wtedy faktycznie się otknęli, ale czy uważasz, że faktycznie segmentacja po rynkach jest mocno istotna? Masz rację, no to jest też bardzo ważne, no bo każdy rynek, to zwróciłeś uwagę na temperaturę, która jest kluczowa, nie? Akurat w przypadku mody. Ale jest wiele ciekawostek. Ja też na przykład znam sytuację, no tak na szybko, porównajmy na przykład polski rynek i niemiecki i też właśnie profil jednak konsumenta jest inny. Wiem, że w Polsce do tej pory sprawdzają się takie produkty, które na przykład pozwalają nam oszczędzić na coś czas, nie? Bo dużo pracujemy. Pracujemy nie tak czasami, no nie wiem, to każdy decyduje o sobie, nie? Ale jak rozmawiam z ludźmi, to mam wrażenie, że wręcz za dużo momentami. Natomiast w Niemczech rzadko się to zdarza, bo tam często jest tak, że jest po prostu work-life balance, że wiesz, po prostu... No, regulacja już taka z poziomu państwa duża tego. I wtedy wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie takim naszym unikalnym punktem sprzedażowym jest to, że tam, nie wiem, dzięki nam odzyskasz czas na sen, nie? I to jest takie w stylu, w sensie stary, ja śpię dobrze i w ogóle jakby zawsze... To nie jest dla mnie problemem, żeby oddzielić sobie pracę od życia prywatnego. Także to też pokazuje po prostu, że jednak to, gdzie żyjemy, determinuje w ogóle, wiesz, nasze potrzeby, co nie? Także myślę, że bardzo fajnie, że wskazałeś właśnie segmentację po, wiesz, takim obszarze geograficznym, który też właśnie wpływa znacząco na twoje decyzje zakupowe. Dobra, załóżmy, że jestem początkującym e-commerce'owcem. Wiem, że potrzebuję komunikacji mailowej i teraz powiedz mi, Rek, w którym punkcie styku mojego klienta z tym sklepem, zwłaszcza w tej początkowej fazie, no bo ja nie mam dużo na inwestycje, nie mam specjalistów, muszę gdzieś sam sobie jeszcze poradzić na tym początkowym etapie, w których punktach styku must have musi iść komunikacja mailowa, która nie będzie tylko mailem dzięki za zakup, ale będzie to jeszcze jakaś kontynuacja tej przygody? To tutaj z moich obserwacji wynika, że właśnie bardzo istotnym jest ten taki cykl powitalny. Czyli w ogóle ten moment, kiedy ludzie gdzieś tam znajdują twoją markę, powiedzmy, że tam wiesz, masz jakieś reklamy prowadzą na twoją stronę i na podstawie takiego wstępnego researchu już ktoś jest zainteresowany. Także warto mieć formularz na stronie i opowiedzieć o marce nieco więcej, tak wiesz, żeby być w kontakcie z odbiorcą. Także na pewno cykl takich maili powitalnych, który może być całkowicie zautomatyzowany i to jest coś, co się zwraca bardzo szybko, bo wiadomo, jeżeli zależy ci na tym, żeby to było jakościowo, takie wiesz, do wysokiej jakości, to na pewno będziesz potrzebował współpracy z kimś, kto przygotuje ci właśnie treści, które się fajnie czytają. One wcale nie muszą być długie, natomiast technologicznie jest spoczko, bo na przykład jak korzystasz właśnie z narzędzi typu GetResponse, to tam masz szablony, które bardzo szybko pozwolą ci już tę treść osadzić w wizualnie atrakcyjnym szablonie. Przygotowujesz automatyzację, która też jest bardzo intuicyjna i już masz całe techniczne zaplecze, które umożliwia ci faktycznie wysyłanie tego cyklu powitalnego. Natomiast właśnie no tu tym takim polem do popisu jest właśnie to, jak wejść w dialog z odbiorcą. Czyli nie tylko, no bo kiedyś, czyli powiedzmy, nie wiem, jeszcze mam wrażenie 5-6 lat temu, to e-mail też był taki jednokierunkowy, nie? Że to jest to, co my chcemy wysyłać i my chcemy wysyłać tam, nie wiem, 3 maile w tygodniu i nie ma, że boli. A teraz fajnie do tego podejść jako taki dialog i właśnie dobra, my chcemy powiedzieć tobie o tym, bo takie są nasze potrzeby biznesowe, ale my chcemy się też dowiedzieć od ciebie czegoś, więc powiedz nam, czego ty tutaj, wiesz, od marki oczekujesz, nie? Tak więc na pewno zwróciłbym uwagę właśnie na ten pierwszy moment kontaktu, czyli wiesz, taka zautomatyzowana seria maili na początek, takie welcome maile, bo to jak mówiłeś, transakcyjne to jest jedna sprawa. No i jeszcze kolejną rzeczą, która się fajnie sprawdza u klientów, z którymi mam okazję popracować, to są takie cykle albo serie, czasami krótkie, na przykład 2-3 maile, typu porzucony koszyk.
Tylko żeby też nie bazować na tym, że porzuciłeś koszyk, nie? Albo zostawiłeś koszyk, bo to nic nie wnosi. Tylko żeby jeszcze pomóc komuś właśnie w podkreśleniu tych, znaczy w dokonaniu właściwego wyboru. Czyli fajnie byłoby, gdyby mail typu porzucony koszyk zawierał jakieś argumenty, które właśnie mówią, okej, to kup u nas, nie? Czyli właśnie opinie zadowolonych klientów, jakieś rzetelne porównanie z produktami konkurencyjnymi, podkreślenie cech i właśnie wykorzystanie też jakichś materiałów multimedialnych, nie? To też mogą być właśnie maile, które kierują do fajnego filmiku, gdzie ktoś używa tego produktu i jest turbo zadowolony i wiesz, jakiś case. Tak, podaj się do końcówek serii, na przykład masz to w koszyku, a za chwilę się skończy stok, więc jak chcesz, to ostatni moment jest, żeby to To też jest fajne, bo to też rzeczywiście działa, bo tylko że to działa na osoby, które jednak wiedzą, że ja i tak chcę to kupić. Czyli dobrze, że wiesz, to kupię to teraz, bo to mnie dodatkowo faktycznie jakoś tam motywuje, bo i tak to kupię, więc lepiej zapłacić za to mniej, to jest fajna sprawa. Ale wciąż wydaje mi się, że to nie jest właśnie kluczowe, nie? Jak tutaj właśnie robiliśmy takie testy, to tutaj właśnie opinie zadowolonych klientów w tym mailu typu porzucony koszyk to jest sztos. To jest rzecz, która podnosi konwersję dwukrotnie. Oczywiście to też będzie zależało od branży. Ja akurat tutaj mówię o branży meblarskiej. No, uśredniamy gdzieś tam. Ale myślę, że możemy tak właśnie założyć, nie? Że jeżeli te maile właśnie odpowiadają na pytanie, dlaczego powinienem właśnie kupić u was, no to wtedy mamy szansę na super materiał. Dobra, to ja zapytam jeszcze przewrotnie. Dajmy na to, że prowadzę sobie tam komunikację mailową z moją bazą klientów. Jestem w jakimś tam segmencie, już mało istotne którym, ale jest ten segment. No i kiedy ja powinienem stwierdzić sam przed sobą, Wojtek, nie tędy droga, robisz to źle, trzeba coś mocno zmienić. Co według ciebie powinno być tym impulsem do podjęcia tej decyzji o zmianie czegoś? Na pewno zaangażowanie odbiorców, nie? I tu możemy też szeroko mówić, bo wiadomo, że tam otwarcia tych maili, kliknięcia w linki, ale myślę, że z perspektywy e-commerce'u najbardziej będzie cię interesowało to, czy te maile działają sprzedażowo, czy ta konwersja faktycznie się przekłada na działanie użytkownika. Także tutaj to też jest dobry moment, bo technologicznie mamy już taką możliwość, żeby fajnie sobie to łączyć, czyli obserwować, w jaki sposób ta komunikacja mailowa przekłada się na wizyty na stronie i konwersje w postaci, wiesz, już zrobionych zakupów. Dopytuję od razu dalej. Czy jest może jakaś książkowa wiedza albo z doświadczenia, ile ja powinienem czekać, żeby móc stwierdzić, że że warto było czekać. No, ile mam czekać, aż ktoś kupi z tego mailingu coś? Mam czekać, zrobić to miesiąc, dwa, trzy, rok, Mega, pięć lat? Kluczowe pytanie. Fajnie, że je zadajesz, bo często właśnie też tak sobie mówimy właśnie bez wskazania czasu. To znowu jest bardzo zależne od branży. Na przykład w branży meblarskiej nasz klient podzielił się z nami taką informacją, że na podstawie testów, tu właśnie polecam testy, nie? Czyli pozwól sobie popełniać wszystkie błędy i sprawdzaj właśnie, wiesz, jak to w praktyce wychodzi. Ale w tej branży właśnie meblarskiej okazuje się, że 6 tygodni. 6 tygodni to jest taki właśnie okres, w którym klient, wiesz, od wizyty... Kiedy do kanapy, to kupię poduszkę. Tak, albo że w ogóle się tak podejmiesz decyzję, czy ta kanapa to jest ta, którą będziesz miał finalnie w mieszkaniu, w domu. Tak więc tu trzeba być cierpliwym i już właśnie ta taka... Ten marketing kup teraz już nie zawsze się sprawdza, nie? Bo to nie musisz kupić teraz, tylko kup se dobrze. Tak bym to, wiesz, tak postarałbym się tutaj zachęcić do tego, żeby... No i trzeba właśnie będzie sprawdzać, nie? W jaki sposób rzetelne informacje na temat twoich produktów i właśnie te takie, wiesz, odpowiadanie na te kluczowe jakieś zagwozdki klientów, jak to działa. No i na pewno otwarcia, kliknięcia, no i potem właśnie trzeba sobie mierzyć ten czas konwersji. W ogóle to też właśnie fajne, żeby mierzyć sobie skuteczność e-mail marketingu, tak wydaje mi się, w jakimś ujęciu miesięcznym na przykład, nie? Żeby to nie było tak, że wysyłasz sobie maila w środę i w czwartek już jednak jesteś niezadowolony, nie? Że po jednym dniu jest taki wynik. To też jest taka... To ląduje sobie w skrzynce odbiorczej i wtedy też, wiesz, odbiorca ma pełen jakby taki komfort podjęcia decyzji, czy ja chcę tego maila otwierać teraz, czy później, czy za tydzień, czy za dwa, także... Okej, dobra, Irek, pogoda zaczyna troszeczkę nie sprzyjać. Dlatego moje ostatnie pytanie do ciebie. Załóżmy, że ogląda nas teraz ktoś, kto stwierdził, że akurat dzisiaj usiądzie tego tematu mailingu w swoim sklepie, w końcu trzeba to opanować. Mhm. To jakie miałbyś dla niego dwie, trzy porady, na co powinien zwrócić uwagę i jak zacząć w ogóle myśleć o tym procesie u siebie w firmie? Super, no to ja bym tak. Po pierwsze zrobiłbym sobie taką tabelkę z dwiema
jak się nazywają w tabelkach. Pros, cons. No, o, znaczy, tak. Nawet myślałem o tym, żeby miała dwa, nie wiersze, tylko... Kolumny. Kolumny, dzięki. Właśnie tego słowa mi brakowało. Tabelka, dwie kolumny. Jedna kolumna to są potrzeby biznesowe, czyli co ja chcę uzyskać, jaki jest mój cel. Bo samo wysyłanie maila to za mało, nie? Ten mail coś ma robić, czyli wypisz sobie w jednej kolumnie właśnie jaki jest twój cel biznesowy, a w drugim to właśnie potrzeby informacyjne klienta, czyli co ten klient, o czym on musi wiedzieć, żeby móc tą decyzję podjąć, nie? Że kupuje na przykład. I to byłby mój pierwszy krok. Tak naprawdę technologia i jakieś tam narzędzia to jest w ogóle na samym końcu, bo z tym nie ma problemu. To są już w tej chwili tak rzeczy intuicyjne, że najważniejszym jest właśnie ogarnięcie tego, co ja chcę zakomunikować, jaki jest właśnie ten mój unikalny punkt sprzedażowy na przykład, czym się moja marka wyróżnia na tle konkurencji, potem potrzeby odbiorców, no i tę tabelkę, czy też te informacje z tej tabelki zamieniłbym właśnie na taki cykl maili powitalnych i tak naprawdę trzy maile są istotne. Pierwszy mail to taki, że czym i po co jest moja marka, drugie to jakie mam produkty, a trzecie to który z tych produktów jakby spełnia twoje oczekiwania. Nie? I to byłby taki, to są moje porady na początek. Jeżeli ktoś ma taką serię maili powitalnych, to już jest cool. Okej, okay, no to porada ode mnie. Nie wiem, czy zgodna z faktycznie taką książkowym podejściem, ale no ja sugeruję dodawać do newslettera czy do mailingu, który wysyłamy, osoby odpowiedzialne za customer success w firmie, żeby one wiedziały, co ci ludzie dostają na maile i z czym będą musieli się mierzyć, reagując na ich potrzeby. A często się zdarza tak, że niestety obsługa nie wie, co ja dostałem za maila i o czym w ogóle do nich mówię i robisz nagle popłoch, poszukiwanie informacji, czuję się wtedy taki troszeczkę zagubiony, no bo nie wiem, dostałem jakąś propozycję, a tak naprawdę nikt o niej nie wie. To jest tak, mamy dla ciebie gotowy kredyt, przyjdź, bo przychodzę, nikt nie wie, kim ja w ogóle jestem. Wtedy czujesz się taki troszeczkę porzucony. Ale gdybyście chcieli porozmawiać więcej na temat email marketingu, jak to robić, czy robicie to dobrze, posłuchać porad, no to GetResponse i Irek na pewno chętnie ze swoją ekipą odpowiedzą na wszystkie możliwe pytania. Pewnie. Także zapraszamy gorąco, no bo wiemy, że to jest ten pierwszy punkt styku bardzo ważny i też dość prosty do opanowania, jeżeli wie się, którą ścieżką podążać i robisz to z głową. Mhm, dokładnie tak. Tutaj nie ma jakichś wielkich przeszkód. To są rzeczy, które są w zasięgu ręki każdego. Dlatego, że zapraszamy do rozmów i chętnie tutaj będziemy rozkminiać szczegóły. Okej, okay. Jeszcze raz wielkie dzięki, że się pojawiłeś. Dziękuję. Dzięki wszystkim słuchaczom i widzom, że spędzili z nami ten czas. No a co, Jurku, ja ci życzę dobrej zabawy na becie i do zobaczenia jutro pewnie podczas kolejnych gdzieś tam kuluarowych rozmów w korytarzach. Dzięki za zaproszenie i do zobaczenia. Dzięki, cześć.